Onet Audio To jest podcast Topka. Zapraszają Niko Graczyk i Maciek Wernio. Dzień dobry, witamy serdecznie w nowym już trzecim odcinku podcastu Topka. Ja nadal nazywam się Maciek Wernio. A ja Niko Graczyk, chociaż kto wie, może zmienię imię na... Jak David podsiadło. David podsiadł Jak, podsiadło. David, jak, <laughs> jak, jak da David podsiadło na David to jest, Ross. To już jest moment, że zaczynamy Rolling Jolki y do naszych Tylko poprzednich odcinków. Y Nick y Player. Topka. <laughs> Przepraszam. Nie, nie przepraszaj, to o to chodzi w tym Bardzo zabawne. To było. Zabawa, nauka i ważne wiadomości ze świata kultury oraz ze świata polityki. Bo gdyby ktoś na przykład spędził ostatni tydzień pod kamieniem, to śpieszymy donieść, że Joe Biden nie będzie ubiegał się o reelekcję. I, I żyje jednak, bo I... niektórzy twierdzą, że nie żyje w, w na przykład. Yy... Fox News, ale żyje. Prawdopodobnie żyje. Zobaczymy, co będzie przy premierze podcastu. Nie, I co, i Życzymy zdrowia. To okaże obejrza. się, że mówimy, że żyje. Nie, no nie. Nie, będzie żył. Joe Biden zresztą on ma wygłosić chyba nawet dzisiaj, to znaczy, że kiedy nagrywamy ten podcast w środę, z tego co mi się zdaje, jakieś oświadczenie na żywo, więc myślę, że raczej nie puszczą jego hologramu, aczkolwiek może skończmy o Joe Bidenie. Wprowadziłem go tylko po to, żeby wspomnieć o Kamali, o Kamali Harris, Kamali Harris która no jest duża szansa. że. To bardzo blisko. trudne byłoby, żeby był to kto inny, że to ona będzie rywalizować z Donaldem Trumpem o fotel prezydenta, tudzież prezydentki. I ma teraz duży boost social mediowy w związku ze swoją kandydaturą, ponieważ wokalistka Charlie XCX powiedziała, że Kamala jest brat brat czyli w, w, w kontekście płyty Charlie X ostatnia, ostatni która nosi właśnie taki tytuł oznacza taką Generalnie raczej superlatywa, można powiedzieć. Tak. tak. Dla, dla młodych ludzi takie określenie, że to jest równa, fajna babka, która lubi, no powiedzmy, nie tyle nawet imprezować, nie, ale jest po prostu po prostu luźna, pewna w tym, co robi, więc jest to duży komplement, a przy całym trendzie związanym z Płytą Brat i z tym, jak ta płyta żyje nie tylko w uszach słuchaczy, ale też memicznie, powiedzmy, i popkulturowo, to jest, to jest duży trend, no tak. duży, duży, fajny boost na to samym... Charlie określiła to, to... to yy... Bycie brat jako bycie dziewczyną, która jest trochę niechlujna, uwielbia imprezować i może czasem mówi głupie rzeczy, jest szczera, dosadna i trochę zmienna. Tak to ujęła w, w social mediach. A dosłownie ten wyraz oznacza, oznacza niegrzeczne dziecko. Dziecko, które chce wszystko teraz już. Więc no jest to taka, taka fajna wariacja. No właśnie. Ale czy twoim zdaniem to poparcie... Rzeczywiście będzie miało znaczenie w wyborach? Czy to jest coś, o czym sobie teraz możemy porozmawiać w podcaście? Bo jest, jest to fajny temat, jest to y, y, odniesienie do bardzo dobrej płyty, jednej z najbardziej chwalonych płyt tego roku, y, płyty Bart Charlie XX. Natomiast czy to rzeczywiście jest czymś więcej niż ciekawostką, Twoim zdaniem, że takie poparcie zaistniało? Bardzo wątpię, żeby to się realnie przełożyło na wynik wyborów. Też patrząc na to, że jest to trend głównie tiktokowy. TikTok, no wiadomo, jak wyglądają statystyki TikToka, że jednak. Podobno, według New York Times, a tam z 2020 roku to są staty, co prawda, że jedna trzecia userów TikToka to są osoby niepełnoletnie. Więc one wpływu na wynik wyborów siłą rzeczy nie będą miały. A też zawsze się zastanawiam, na ile jakieś takie wiralowe przełożenie może mieć wpływ. No, pamiętamy, jak bardzo mocno w Polsce przed drugą turą wyborów był obecny trend ośmiogwiazdkowy i co robi wtedy Taco Hemingway, jak, jak duże były kampanie i wszystko. Co być może przełożyło się na frekwencję, ale nie przełożyło się na wynik bezpośrednio. A w USA, gdzie ten wynik zawsze jest bardzo bliski siebie, no nie sądzę, aczkolwiek. Czy jest to naprawdę fajny boost na początku, powiedzmy, kampanii? Tak, na pewno. Szczególnie, że też Kamala Harris i jej Sztab bardzo szybko ten trend wychwycili i już wrzucili sobie na przykład na Twittera, na oficjalną fotkę w tle, też coś tam grającego z tą zielenią i z tym takim fontem kojarzonym z płyty Charlie XCX. Więc oni na pewno będą to wykorzystywać. Pytanie, jak odpowiedzą na to republikanie? Znaczy, nie sądzę, żeby w ogóle to miało szczególnie obchodzić Republikanów. Raczej to jest taka gra, że, że tutaj obie strony grają na własnych połoga, połowach i kopią w swoją stronę, no bo Republikanie zawsze mogą powiedzieć, że no, kolejna osoba jakby. Kolejna gwiazda, kolejna y, osoba z elit poparła Kamalę Harris, i to jest dowód na to, że y, Kamala Harris jest kandydatką elit, i tak dalej, i tak dalej. Że tutaj jakby nie, 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 nie potrzeba. Yy, szczególnego planu na, yy, ze strony republikanów na zniwelowanie tej jakiejś rzekomej przewagi, którą miałoby to dać. No bo moim zdaniem też to. To jest walka o, raczej o przekonanie swoich kierowców, żeby poszli. Żeby poszli do, dokładnie roku. tak, bo ci ludzie, którzy słuchają Charlie XX, na przykład ja, chociaż nie jestem Amerykaninem, więc nie zagłosuję na Kamale Harris, yy, ale yy, ci ludzie, którzy słuchają Charlie XX w Stanach. No to i tak są raczej wyborcy demokratów w większości. Tak, jak rozmowy o Taylor Swift, do której przejdziemy pewnie zaraz, ale to też jest. Zawsze były takie pytania, czy ona wesprze któregoś z kandydatów i czy zrobi to publicznie, i czy może to zmienić w wynik w... wyborów. No, bardzo wątpię, żeby Swiftis bez jasnego komunikatu od swojej idolki poszły wszystkie i zagłosowały na Trumpa. Chociaż trzeba też podkreślić, że jeśli chodzi o Kamalę Harris i jej taką internetowość, to to nie jest tylko kwestia Charlie X, tylko to jest kandydatka, która już od dawna yy, była obiektem wielu memów, jakichś mm -hmm. przeróbek na TikToku i wirali różnych. Ze na swoje usposobienie, na, na jakieś takie dosyć swobodne reakcje, yy, wypowiedzi, na jej śmiech, który A jest jak śmiech, dosyć... właśnie szczególnie bardzo wiraluje teraz, to trochę Republikanie próbują twistować na takiej zasadzie, że robią z niej wręcz osobę niepoczytaną i zachowującą się dziwnie w miejscach publicznych, przez jej po prostu żywiołowy normalny, szczery śmiech. No tak, 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 tak. No i to jest też trochę, znaczy to akurat myślę, że rzeczywiście może odbić się im czkawką, bo. No nie wiem, wydaje... Czy, czy naprawdę jest tak, że większość ludzi chce takiego ponuraka na, na prezyden, na, jako prezydenta? No Obama pokazał, przypadek Obamy pokazał, że niekoniecznie, bo Obama był takim właśnie prezydentem, który był mega na czasie z każdą mm. rzeczą, która działa się w popkulturze i pokazywał, że on jest tym najbardziej cool. No Pamiętamy jego playlisty, gdzie tak. ten, ten wachlarz muzyczny był naprawdę eklektyczny gust. Tak, tak. I mu powiedział też najprawdziwsze zdanie w historii muzyki, że Kanie bałwan? A to nie o tym myślałem, ale to też jest prawda. Natomiast powiedział, że oczywiście bardziej ceni Kendricka niż Drake'a, a tylko osoba, która ma w uszach za dużo miodu, takiego niedobrego miodu z dziekciem, <coughs> mogłaby powiedzieć, że, że woli Drake'a. Okay. No, tak, czyli Barack Obama. Jeśli byś kiedyś chciał, panie Baraku, przejść do podcastu i o tym porozmawiać, to zapraszamy. Topka. Myślę, że prezydent, były prezydent, jest jeszcze trochę poza naszym zasięgiem. Za to w naszym zasięgu jest, są koncerty Taylor Swift, bo już niedługo za tydzień z hakiem. Jak wy to będziecie słuchać to już za Za, 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 tydzień. za równy tydzień. W sumie już teraz, bo pierwszy sierpnia. No, tak. No dobrze, to za równy tydzień po prostu bez haka. No, po prostu te tam. koncerty są trzy, więc w sumie trochę z hakiem, a trochę nie. Pierwszy, z drugi, trzeci, dobrze pamiętam? Tak, dokładnie tak. Wtedy w tych dniach Taylor, Taylor Swift odwiedzi Polskę. No i jest to wielkie wydarzenie dla popkultury, dla fanów popkultury w Polsce oczywiście i też yy, wielkie wydarzenie dla yy, Rynku najmu krótkoterminowego w Warszawie. <laughs> nie, nie ukrywajmy, że tak, że te ceny mieszkań już są wysokie i hoteli, a pewnie będą jeszcze większe. Więc jeżeli ktoś chce szybko sflipować mieszkanie na jeden, dwa dni, to nie polecamy oczywiście takich praktyk, ale jest to pewnie zarobkowo sensowne i fajne. Bo do Polski zjedzie się bardzo dużo ludzi mhm. z zagranicy. Zresztą no w ogóle cały tour Taylor Swift to jest niebaka, niebagatelne wydarzenie, chyba jedno z największych w XXI wieku. Ona, przypomnijmy, zrobi w niecałe dwa lata 152 koncerty i odwiedzi pięć kontynentów. To jest nie wiem, czy najdroższe i czy najbardziej dochodowe. Na pewno jedno z. Jedno z największych technicznych wyzwań też w XXI wieku w ogóle jako show, bo to żeby jasno powiedzieć, dlaczego tyle osób chce przyjechać na koncert Taylor Swift, oprócz tego, że są fanami Taylor Swift. to... W, w Polsce to jeszcze ma szczególne znaczenie, bo to będą pierwsze koncerty Taylor Swift a, w okay. kraju. Bo tak, bo ona miała grać chyba na Openerze, tak, ale, ale to ja. był 2020 rok i odwołany, rzecz jasna, yy, odwołana edycja Openera, więc to będzie jej pierwszy przyjazd, yy, także nie dość, że to jest tak wielka. Figura w, dzisiejszym, w dzisiejszej popkulturze, w światowym rynku muzycznym, no to, to jeszcze nigdy wcześniej nie była w naszym kraju, więc fani są wygłodniali niesamowicie tych koncertów. Ale... I nawet trzy. Te koncerty chyba nie wycierpią tego apetytu całkowicie. Nie wiem, czy, tam, czy to już jest sold out, czy jeszcze, bo co, coś tam czytałem ostatnio na Twitterze, że jeszcze jakieś tam pojedyncze bilety były dostępne. No w każdym razie może dobrze się złożyło, że pierwszy koncert to nie jest ten openerowy, tylko faktycznie już z tego era z tour, bo, bo tak jak mówiłem wcześniej, to będzie duże, fajne, widowiskowe wydarzenie. Nie? To jest 90 tirów z samym. Z, z pirotechniką, z ubraniami, ze wszystkim. Po prostu to będzie coś, coś niebywałego, nawet nie dla fanów Taylor Swift, nie? gdzie te koncerty openerowe, wiadomo, że rządzą się troszkę innymi prawami. No tak, na festiwalu, wiadomo. Są Więc krótsze no, trochę, czy tak, znaczy... tak, tak, no tu nie wiem, ile, jak godzinowo to będzie wyglądać, ale, ale jak sobie czytałem taką dłuższą notkę, jak właściwie wyglądają te koncerty z cyklu Eras Tour, to mimo, że nie jestem Swifty, to, Jak to sobie, to troszkę zacząłem żałować, że mnie tam nie będzie. Troszkę i zaczą, żałować, że nie chcecie Swifty. No to można zmienić wszystko. To... Ja, ja nigdy nie, nie, nie zostałem Swifty. Szczerze mówiąc, kiedyś byłem w związku z dziewczyną, która była Swifty i e, śpiewała mi dużej piosenek, stąd przyznam, z, znam jej w miarę przekrojowo repertuar. E, Natomiast nigdy jakoś nie ta muzyczka nie weszła do mojego serduszka, ale myślę, że jestem w stanie zrozumieć, skąd wynika jej ta popularność. Kiedyś czytałem taką analizę na temat tego, że ona jest ostatnią taką gwiazdą, która nie jest zanurzona w trochę innej, w trochę inspiracjach. Czyli mm -hmm. nie czyli w niej jest zanurzona w inspiracjach muzykom afroamerykanów ze Stanów albo latynosów, którzy mieszkają mm -hmm. w Stanach, że to bo nawet te gwiazdy, które nie są bezpośrednio mm, y, Etnicznie nie mają pochodzenia z, z, mm -hmm. z, 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 z tych korzeni, na przykład y, Dua Lipa albo Ariana Grande. Mm -hmm. y, no to one bardzo dużo czerpią z muzyki la, latynowskiej tak, i z no muzyki afroamerykańskiej. początek i duży czas jej kariery to jest country. Nie? Białe, takie białe, białe najbielsze białe country. country Bielsze niż śnieg, kaza bałagany. <laughs> Pozdrawiamy. Yy, drugi już referent do każdego w dwóch odcinkach. Może. Będzie, będzie więcej. Easter Eggów. Ale to jest dobrze, że o tym mówimy przy Taylor Swift, o Easteregach, bo to jest mistrzyni easter eggów. To jest rzecz, która ten fandom bardzo mocno buduje. Te wszystkie tam, że niektóre rzeczy się zaczynają wielką literą, i z tego się też mhm. składa słowa, jakieś takie wszystkie smaczki w klipach. Że fani mają z Przeciąga do niej ludzi i jest o czym pogadać na Discordzie. No tak, też to pozwala po prostu się angażować, bo jak bardzo jesteś zaangażowanym fanem, pokazuje to, ile znasz tych wszystkich szczególników, smaczków, o których mówisz. Z tego, co też czytałem w wywiadzie z, z autorką pierwszej książki o Taylor Swift polskiej, czyli Karoliną Sulej. Tak, to, to dodajmy, era ta Taylor premierę Swift. stosunkowo niedawno i to też jest, pokazuje w pewien sposób fenomen, że było pole na to, żeby wydać książkę o Taylor Swift bezpośrednio przed koncertem. Mm -hmm, o no tak, Swift. że ten popyt, ta wrzawa była aż tak głośna. No ale w każdym razie... Y ona opowiadała w tym wywiadzie, że Taylor na samym początku, kiedy jeszcze była mało znana, miała turbo bezpośredni kontakt z fanami. Do tego stopnia, że organizowała jakieś koncerty w swoim mieszkaniu. To tak. też pokazuje, jak bardzo jak rzeczywiście ona się czuje też najwyraźniej z blisko swoich fanów, że to nie jest tylko jednostronne. I to też na pewno. Zbudowały jej wizerunek jako takiej artystki zaangażowanej w to, w życie swoich fanów, jako patronki jakiejś społeczności, która dzieli ze sobą emocje i może razem pośpiewać o chłopakach, którzy złamali jej im serce. To jest duża część dyskografii Taylor Swift, i myślę, że bardzo jest to tak zwane rel po prostu u no. wielu dziewczyn, nie tylko z USA, no, no z całego świata. Nie? Po prostu ona. Tak, ona o takich uniwersalnych doświadczeniach, nie tylko kobiet, ale i mężczyzn, ale i osób śpiewa, że trudno w żadnej. Trudno, słuchając jej dyskografii, w żadnym momencie nie powiedzieć, kurczę, to też jest o mnie. No, to mm -hmm. są takie uniwersalne doświadczenia każdego młodego, dorastającego człowieka, który się zakochuje, który się rozstaje, który się czuje skrzywdzony i tak dalej, i tak dalej. Więc z tego jakby w tym aspekcie też jej fenomen jest, jest tutaj dla mnie jasny. Mm -hmm nie przypomnę sobie teraz autora, przepraszam z góry, jakoś oglądałem dłuższą analizę YouTubeową fenomenu Taylor Swift i on tam wspomniał jeszcze fajną rzecz o jej dyskografii, o tym, jak ona była płynna i też w pewien sposób eklektyczna, dzięki czemu zebrała przez te wiele lat słuchaczy różnej muzyki, bo tam były mhm. i country, i jakieś pływy dubstepowe tak. potem, i ta jej era kotyczkorowa tak zwana, i jako to, że, przypomnijmy, albo powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, ona w pewnym momencie, żeby odzyskać władzę nad swoimi nagraniami, nagrała całą swoją dyskografię. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak, bo tam były kwestie dotyczące praw autorskich, yy, na, mm, praw jakby... Wytwórni. Powiem. Wytwórni nad tymi ut utworami. Nie praw autorskich takich osobistych, tylko mhm. takich, jak rozumiem, majątkowych do dystrybucji. Nie wiem dokładnie, jak to działa w Stanach Zjednoczonych, ale rozumiemy, o co chodzi. No, long story short, na Spotify mamy teraz płyty Taylor Swift i płyty Taylor Swift oznaczone Taylor Version, i jeżeli puszczamy Taylor Version, to zarabia Taylor Swift, a jeżeli puszczamy bez napisu Taylor Swift, zarabia jej poprzednio wytwórnia. Także no, tutaj myślę, że nikt nie ma, żadna z fanek i fanów Taylor Swift nie ma wątpliwości, której, których wersji słuchać. Ale hmm. też, znaczy, powiedziałem o tym, żeby, żeby dojść do takiej konkluzji, że to też dało fanom fajnie taki grupujący moment, żeby odświeżyć dyskografię Taylor Swift. Inni artyści robią to czasem przy okazji remasterów swoich albumów. A tutaj po prostu ona nagrała to jeszcze raz, więc siłą rzeczy duża część słuchaczek, słuchaczy Taylor Swift y, przez ostatnie lata miała dobrą okazję, żeby sobie te wszystkie jej płyty jeszcze raz puścić. No tak, bo to były niby te same utwory, no ale... ale no puścisz sobie jeszcze raz, żeby zobaczyć, Oczywiście. czy, czy śpiewała to tak samo. W związku Oczywiście. z czym ten Erastur jest, trafia na bardzo podatny grunt, bo, bo wszyscy te piosenki mają na świeżo po prostu. Bo ona tam gra całą swoją dyskografię. To nie jest y, koncert promujący jej ostatni album, tylko to jest cała jej po prostu dyskografia przeleciana. I to jest, jeśli masz którego. być na koncercie jakiegoś artysty, na którego koncercie będziesz być może tylko raz w życiu, to to jest idealna okazja, bo usłyszysz przekrój wszystkiego. No mogę zrobić tutaj może idiotyczną analogię, nie spodziewano pewnie dla ciebie, Niko. Byłem ostatnio na SBM Festiwalu, rok temu y -y -y. i tam był koncert Solara z Białasem i oni też grali coś swoje eras Era Tour, jednokoncertowy, jedno dwukoncertowy, bo potem to powtórzyli gdzieś w Warszawie. Ale to właśnie był koncert, gdzie oni grali wszystkie, cały przelot przez swoją karierę, od tych takich pierwszych nagrywek, jeszcze tam licealnych, aż po sam koniec. I jako osoba, która gdzieś tam słucha ich od samego początku, no, byłem zafascynowany tym koncertem. To też było wizualizacyjnie fajnie zrobione. No, zakładam, że to była jedna milionowa tego, co zrobi Taylor Swift. Mhm. Ale jak sobie myślę o tym, że te same emocje mogłyby się wydarzyć u mnie na narodowym, przy jakimś totalnym, nie wypasionym, a nie na głośnieniu, ale wizualizacjach czy coś, no to, to totalnie rozumiem sukces tego tego przedsięwzięcia. Mhm, jasne, no jeszcze jest ten aspekt, jak trochę nawiążę do pierwszego tematu, o którym mówiliśmy, czyli e, Taylor, Taylor i polityka i, i, i wielkie gwiazdy pop i polityka, bo Pamiętam tą dyskusję, to było jakiś czas temu dotyczącą właśnie też wyborów w Stanach Zjednoczonych, kogo poprze Taylor Swift i jakie będzie miało, jaki będzie miało to wpływ na wybory. I okazuje się, że w tym miesiącu znowu zrobiono powtórzono tego rodzaju badanie sondaż w no. Stanach Zjednoczonych. No i no, myślę, że nie zaskoczą cię wyniki. Okazało się, że no nic, jeśli Taylor Swift poprze Kamelę Harris, to nic nie stanie. Okay. No, no w sensie tak. Nie, myślałem, że w sensie, że, że powie, że raczej wyjdzie tam jakiś 1% albo jakiś. Nie, to, to, to na tej zasadzie było raczej, że większość osób, większość młodych ludzi i ludzi popierających y, partię demokratyczną ich y, stwierdzili, że jak kogoś tej poprze, to rzeczywiście oni będą bardziej skłonni na jego zagłosować na jego kandydata, a republikanie dokładnie odwrotnie. Okay. I ludzie y, tam y, z generacji boomerzy i, mm -hmm. i, i, i z generacji tej, której już nie pamiętam jak się nazywa. No tak, no głos, każdy głos waży tyle samo. I więc się, i, jeżeli się chciało głosować na Kamalę Harris, to jeśli powie tak, Taylor Swift, żeby na nią zagłosować. Wniosek tam był taki, że albo to nie pomoże, albo ewentualnie, że jeśli już ma nie być neutralne, to prędzej jest to w stanie kogoś odwieźć od głosu, niż do niego zachęcić. Okay. Wiesz, na zasadzie przekory. Mm -hmm. A? To na, tym bardziej nie zagłosuje. Ja chciałam, na nie pójdę. Więc no, dlatego też wydaje mi się, że to dokładnie możemy odnieść do, yy, do kwestii w, y, naszego poprzedniego tematu, czyli tego wpływu poparcia Charlie przez. Y, y, Charlie przez y, poparcia Kamala, Kamala Harris przez Charlie, choć odwrotnie też pewnie by ją pop... Być może. Być może tak. Odwrotnie też po, mogłoby się to zdarzyć. Tym bardziej, że Charlie XX, mimo że ja ją uwielbiam, uwielbiam jej muzę to jest, no dużo mniej znaną artystką, no jednak Taylor Swift to jest mm -hmm. w ogóle dwie rangi no, no, wyżej, no. jeśli chodzi o popularność, więc skoro, ja rozumiem, że memiczność tego jest w internecie szalona, tej ostatniej płyty Charlie X, natomiast, no myślę, że to trochę, będzie miało znikomy wpływ. Miło. Tak, to jest to jest bardzo bańkowe, ale polecamy płytę Charlie X, bo jest świetna i też ja polecam oprócz tego, jak już sobie mogę pozwolić na jakąś polecajkę, bo mam podcast, w którym mówię o Szmiało. muzyce. Płytę producenta Charlie X, czyli AJ który założył całe PC Music, cały ten movement, nazywa się Britpop, ta płyta jest bardzo dobra. W tym roku wyszła też, polecam. Jak ci się podobał brat, to Britpop też ci się na pewno spodoba, więc polecamy. Sprawdzę, posłuchać. nie słuchałem. Topka. Dobrze, i mam jeszcze jeden temat do tego... Maciek, ja. masz fajną koszulkę. <laughs> Trenowaliśmy ten żart trzy razy w windzie. Tak, mam dzisiaj koszulkę z Jurassic Park. Czyli z dinozaurem. Czyli Jak? możemy szybko przejść do płyty Eminem'a, który dinozaurem jest. Badum. E, tak, Eminem wydał. Nową płytę, i tutaj też mamy y, kontekst do poprzedniego tematu, czyli do tematu. Mogliśmy przejść od Taylor Swift żeby do niej nie nie do Eminema. Zrobiliśmy to żartem, więc teraz musimy... Nie, no, żart, był, <coughs> żart był dużo ważniejszy niż tego rodzaju, rodzaju nagromadzenie. No, ale w każdym razie, 12 tygodni y, na szczycie zestawienia Billboard 200 albo Billboard 200, pochwalę się, że umiem po angielsku też. Spędziła Taylor Swift i zdetronizował ją Wjechał Eminem. z buta. Wjechał Slim z buta Shady. Slim Shady, który już nie żyje, ale ożył, żeby zdetronizować Taylor Swift w ciągu pierwszych siedmiu dni od premiery. Czytam na stronie Radio.pl Krążek sprzedał się w nakładzie przekraczającym 280 tysięcy egzemplarzy. Mówię to o płycie Eminema. To jest bardzo dobry wynik i Eminem notuje też swój, w ogóle chyba jeden z najlepszych wyników streamingowych w ciągu miesiąca odsłuchów, bo jest to już 86 milionów miesięcznych słuchaczy, nie odsłuchów, przepraszam. Jest to, no Taylor Swift ma w tym momencie 97 milionów, ale na przykład Samach ma 2,5 miliona a OG Old Geert miał chyba 200 tysięcy, mm -hmm. więc widzimy różnicę w wielkości. Jasne, No i, i też y, tak singlową Houdini, ten pier, pierwszy, jeśli mm -hmm. dobrze pamiętam, single z tej płyty, dobrze sobie radzi, także w Polsce tam z tego, co, co e, widziałem, kręci się mniej więcej wokół 30 miejsca najbardziej słuchalnych singli na Spotify. To akurat bardzo smutne, ale nie przerywam już, przepraszam. Jak ci się podobała płyta Eminema? Co o niej sądzisz? Była dla mnie zaskakująco nieodrzucająca. Ja mówię to jako średnio fan Eminema i osoba, która dłużej słuchała Eminema, chyba ostatnio. Eminema. MMM. przy The Eminem Show. No, nie mogę powiedzieć, że nie lubię rapu Eminema, bo zawsze on gdzieś tam był dla mnie w topce tych takich misternych składaczy rymów, którzy są w stanie zrymować słowo pomarańcza ze wszystkim, jak to kiedyś mówił w swoim wywiadzie. No natomiast czy ja jestem w stanie słuchać Eminem'a długo i intensywnie? Raczej nie, szczególnie że z biegiem czasu coraz lepiej znam język angielski. Na pewno lepiej niż znałem go w autokarze do gniezna z wycierce szkolnej, kiedy słuchałem The Eminem Show. No i trochę mam problem z Eminemem już 51-letnim, który nadal w... Wywołuje sam w swojej głowie wojny z generacją mm -hmm. Z i no z woke culture i stawia siebie jednocześnie po jednej stronie tego I po sporu, drugiej po stronie. stronie tego sporu, po czym mówi, że w sumie wszyscy jesteśmy sobie potrzebni i ja znowu wchodzę w jakiś dyskurs, z którego uciekam do muzyki i znowu mam jakąś wojnę, którą mówię, Eminem sam wywołuje i sam ją toczy. No tak, trochę, to jest. No, no, muszę, no, przepraszam, bo ci się. Y nie, no w sumie, w sumie tyle chyba chciałem powiedzieć, że trochę to było dla mnie męczące i trochę mi odebrało przyjemności zasłuchania Eminema. Na całkiem niezłych bitach. O, końcu. no tak, tak, tak też całkiem tak uważam. W no. dobrej formie mm -hmm. lirycznej, w sensie, jeżeli chodzi o sprawność umysłową, mm -hmm. o flow, to tak. Mm -hmm. to, to po prostu szkoda. No, to jest na pewno lepsza płyta niż te jego ostatnie, poprzednie. To w ogóle dla mnie. Znaczy, wiadomo, że ta półka była zawieszona bardzo nisko. On, tak. On... Poprzeczka jaka półka, ale dobra, na półce można położyć. <laughs> Poprzeczkę. Y y położyć coś płytę Eminema. tak, że ta poprzeczka y zawieszona przez ostatnie albumy było niezwykle nisko, kamikaze i zna, no to ja co to były flop, co to były za czasy yy, 2018 nie zapomnę ich nigdy, a no, chciałbym no właśnie, natomiast yy, no też uważam, że to jest taka płyta która jakby wyszła może właśnie w tym 2018 gdzie już te, to wszystko... No mam wrażenie, że już ten temat o polityczna poprawność, ale w sumie ja chcę żartować z czego chcę, ale w sumie rozumiem, że tutaj się coś zmienia, ale, ale coś tam mi się to nie podoba, ten kierunek do końca, bo, bo coś tam. To jest taka dyskusja, którą ja już słyszałem 20 to miliardów razy. Myślę, że im bardziej się w tym dyskursie jest, tym mniejsza jest przyjemność ze słuchania. Dokładnie tak. A że my pracujemy w y, lewackiej redakcji, ogarniętej ideologią woke Dokładnie. To już jakby wiemy o tym wszystko i Eminem już niczym nas nie jest w stanie zaskoczyć w tym temacie. No to jest takie, oczywiście mogę sobie teraz, mogę się wkurzać. Znaczy mam wrażenie właśnie, że Eminem chciałby Albo może mi się wydaje, żeby część osób tego posłuchała i. Ewidentnie dymi, po prostu. Kurczę, powiedziałem, kurczę. Pod dymiacz. Kurczę, ja tutaj nie mogę! Jak on mógł to powiedzieć? Matko Boska, jak on mógł tak zarapować? Fatalnie to jest skrojone po prostu pod reakcję. Jeśli mam jakąś mocną emocję czasem, no to takie jest żanujące. Jak on tam nie wiem, rapuje o Megan Destalion i nie pamiętam kim i tam sugeruje. Nikim i nasz. i tam sugeruje coś seksualnego. No to, 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 jest, to jest jakby już też takie kolejna w ogóle linijka da. seksualizująca Nicki Minaj. No, no to, to jest może dla mnie żenujące, że miałem takie that, that's gross, ale, ale to jest wszystko. Ale to no. też jest Eminem, jakby też trzeba no wiedzieć, tak, że no. To takie rzeczy się będą wydarzać. Znaczy ja wiem, że się wydarzą, po prostu to dla mnie, wiesz, jakby jak idę na wesele, gdzie będzie pijany wujek, to ja wiem, że on powie ten żart, a jak już powie taki żart, to nadal mówię, o Jezus Maja, no czy no, musiałam to, to, to słyszeć? To no niekoniecznie. A jeśli chodzi o te wstawki, gdzie on mówi właśnie, że o tutaj Gen Z, i szału, mm -hmm. ten jego, to jego alterego, oczywiście, płyta jest A, trochę bo taką. Trzeba dodać, że. Tak. To jest taki fajny wybieg, że to nie mówiłem tego ja Marshall Mothers, tylko Go, to robił Slim Shady. Którego koniec końców, feminem na tej płycie grzebie w grobie, w sensie. Marshall Matters, można się w tym pogubić. Więc no, ciekawe... no ma te swoje alterego, to jest oczywiście trochę, jakby jesteśmy świadkami jakiejś takiej wewnętrznej trochę dyskusji różnych, różnych Eminemów jedennego, uformowanego w, na początku tych lat dwutysięcznych, dwa tysiące lat, tak się powinno mówić, zawsze mi się to mieli, bo dwutysięczny rok był jeden, to, to lekcja, ja tak jeden. Z, lekcja z lingwistyki, lingwistyki czy, tam, czy tam innej dziedziny języka polskiego, którą nie wiem jak nazwać. W każdym razie mamy tego Eminema, który jest stamtąd, mamy tego Eminema, który jest uformowany przez świat współczesny który jest, znaczy uformowany, zmieniany przez świat współczesny, to się zderza w nim i on się jakby dzieli trochę Takom Robi taką wiwisekcję przy nas. No i fajnie, tylko te jego rozterki są nudne dla mnie. Jakby to ani mnie nie bulwersuje, ani mnie nie grzeje to, że on tam sobie powie coś o osobach transpłciowych, że coś tam, coś tam, że okej, okay, no niech każdy sobie będzie kim chce, jak chce być mhm. tym, to niech sobie będzie tym, ale ja też chcę mówić, co chcę, chcę być wolny, free speech, coś tam, ale drugi to komentuje w jakiś sposób. W sensie, te tematy po prostu nie, nie grzeją mnie za bardzo, więc pod względem lirycznym było to dla mnie dosyć uciążliwe i, i nudne, bo tak jak mówię, już za dużo usłyszałem lepszych rzeczy i, albo też bardziej wkurzających rzeczy i głupszych rzeczy, bo to nie jest tak, że Eminem po prostu jest kompletnie tam, no to jest jakby inteligentny facet i to tak, jest oczywiste. To trzeba, trzeba oddać, że jakby no, sprawność liryczna, umysłowa tutaj Więc jest... Więc ani mnie to nie zdenerwowało, bo jeśli chcę się zdenerwować, to wchodzę na, nie wiem, jakiś, wejdę sobie na jakiś prawicowy polski portal i poczytam sobie ich y, odjazdy, które są konkretne. Ani mnie to nie zaciekawiło, bo te też wnioski o nie są jakieś niesamowicie nowe. Więc pod względem tekstowym tak nie jest. Natomiast pod względem muzycznym, tak jak powiedziałeś, najlepsze bity od dawna, moim hmm. zdaniem też. Flow da się czasem posłuchać. No, ja, jakby, ja bardzo no jest sprawny. No. Znaczy, no wiadomo, że to jest cały czas ta dyskusja, czy chcemy słuchać gościa, który tłucze te rymy warstwowo i jest jakby przeciwieństwem tego, w którym kierunku teraz rap zmierza. No, ja trochę jestem przedziwny temu, że, bo jakby jest też taki trend, że znowu możemy zacytować Kaza Bałagany, nie wymienię jednej dobrej płyty Eminema, bo jej nie ma, Cze nie ma. No, nie zgadzam się tutaj z Kazimierzem o. Bałagańczykiem, naszym ulubionym. No. Ja lubię nie no, w sensie są, do, do, no. Doceniam tutaj po prostu są. warsztat Eminema. Nie? Ja to na przykład nawet. Ciężko, po... ciężko jest przy, przy mówieniu o jego pójcie nie docenić. Jak, Pamiętam, jak, jak wyszło w 2013 roku Marshall Mathers LP2. Mhm. Ja na przykład dobrze wspominam ten album. Spoko, jak dla mnie. Nawet dwójka, jakby uważam po latach, że ten rap got trochę memiczny mhm. i tak dalej, że to się broni, że to. No, ja mam w ogóle dużo takich pojedynczych numerów Eminema z tych lat, które, które sobie chętnie zapętam. Lubię nawet tą płytę z Royce da 5'9", Bad Meets Evil to się nazywało. Mm. To, to było bardzo spoko. Może dlatego, że, że bardzo lubię Royce'a, nawet zdecydowanie bardziej niż Eminema. Ale Eminem w ogóle dobrze, zaskakująco dobrze wypada w numerach, gdzie jest więcej osób, bo on wtedy no, trochę się trochę oddaje trzyma, trzyma w ryzach. Tak samo tak? jak jest numer z J.I.D. W tym, na tej płycie, który mm, mm, J.I.D. Ta? bardzo bardzo fajnie tam dowozi. Tak, tak, tak. No jest też yy, Headhancho, jest mm -hmm. też Toby, z, yy, nie pamiętam z kim. Z Baby Tronem mm -hmm. i, i jeszcze z kimś. Nie pamiętam też Ale jak. w każdym razie tak, i ten bardzo fajny klip jest też do tego i, i to są numery, gdzie na tle innych raperów widzimy, jak dobry jest Eminem, jak on panuje nad tym swoim głosem, mhm. jak on sobie przyspiesza, zwalnia, krzyczy, zcisza ten swój wątek. No tak, kontrolę nad głosem ma niesamowitą, to w ogóle nikt tego nie, nie może podważyć, zdecydowanie. No ale też właśnie wydaje mi się, że bo z jednej strony mówisz, że teraz jest, że mamy ten taki czas, w którym w rapie liczy się coś innego niż technika i szybkość, ale z drugiej strony... Ogólnie mam wrażenie, że i w muzyce, i w modzie, na przykład, i w wielu innych aspektach, wraca moda na ten vibe z, vibe z tych lat 00. Mm -hmm. I w, w tym kontekście myślę, że to co robi Eminem, jakoś cały czas, nie zmieniając swojego stylu jakoś radykalnie, może się obronić. No jest to w sumie dużo lepszy moment dla niego teraz, tak. niż pięć lat temu. Dokładnie tak. I może właśnie. Te, to, że ma teraz tak dużo słuchaczy, że jego hmm. płyta tak wysoko się plasuje na billboardzie na pierwszym miejscu, jest efektem też tego, że wraca moda na muzyce z tamtych lat. I ja też teraz mniej przeglądam TikToka, ale jak przeglądałem więcej TikToka i mój mózg był przez niego wyżerany, to dużo widziałem TikToków, nie wiem, z że czy to jest znowu hmm. popularne, z. Y z zespołem, którego nie pamiętam, bo może mam fatalną nazwę do zespołu, a których Deftons, o chciałem Deftons powiedzieć, że takie zespoły, które miały Prime wtedy, są bardzo modne i mówię to też w szerokich spodniach typowo, które teraz się nosi. Ja w koszulce z 90sów mogę no. powiedzieć, że Eminem skoro już zabił Slim Shady'ego jestem bardzo ciekawy, co zrobi na następnej płycie i kiedy ją wyda. Czy to będzie takie już faktycznie pogrzebanie tego Alter Ego i on teraz zrobi coś... W się jestem... tak, powiem to, jestem ciekawy, co zrobi Eminem na następnej płycie. No ja też, no bo rzeczywiście jeśli to jest zamknięcie jakiegoś Nie wątku. mówiłem tego zdania chyba nigdy w życiu, więc... No, no właśnie i to pokazuje trochę siłę chyba tego albumu, że rzeczywiście no widzimy, że on zaczyna jakieś podsumowania, więc jesteśmy... Ciekawi, co wyjdzie z tych podsumowań, nawet jeśli te podsumowania same w sobie nie są jakieś szczególnie interesujące. Yy, tak, tak. Chciałem cię zapytać jeszcze, yy, nie wiem, czy na koniec, może nie na koniec, o to, czy się zgadzasz, jak już zacytowałeś kazabołagane, to o to, czy się zgadzasz z stwierdzeniem yy, raperki, którą lubisz, czyli Susk? Że jest, Eminem, jest najbardziej overhype raperem? Tak. Nie, zupełnie się nie zgadzam. Jest y na pewno nie jest najbardziej przehajpowanym raperem. Mhm. Czy jest przehajpowanym raperem? Też bym nie powiedział. Tylko jak patrząc na jego dorobek taki ostatni płytowy, no to rzeczywiście, jakby ktoś stwierdził, że te płyty, no moim zdaniem, że te ostatnie kilka płyt to jest nadal po prostu wyżyny rapu, mhm. no to nie. No, to... no tak, ale no, no i zapomnijmy, to jest człowiek, który ma tyle samolat, co w Stonoga. O, to zaraz muszę sprawdzić, ile ma lat Zbigniew Stanoga. Zajwiste porównanie. Nie wiem, czy mogę używać tego słowa w naszym podcaście. jak w nie przypadku to się... Zbigniewa Stanogi, myślę, Jak że nie, to nie się wypika. Wy, wy 49. A to nie ma tyle samo. <laughs> to były okay. był fajne. ale są <laughs> to, bardzo podobne. To było świetne. E, <laughs> ma 51. 51. Okay. No, no, no jakby to... Still. To, je, to jest... Nie jest to wiek, gdzie ja oczekujemy od ludzi klasyków. Nie? Bardzo chciałbym wiedzieć, jakimi ścieżkami ten impuls Twojej mózgu podąży, żeby połączyć te dwie postacie. Przeczytałem to kiedyś na Twitterze i wziąłem to za fakt. Pewnie jest bardzo. No właśnie, to, to jest taka rada na koniec dla was, kochani. Nie wierzcie we wszystko, co przeczytacie na Twitterze. co usłyszecie w tym podcaście z moich ust. Najlepiej w nic nie wierzcie, co przeczytać na Twitterze. Chyba, że będzie na tym Twitterze napisane następny odcinek podcastu Topka już za tydzień w piątek i będzie bardzo fajny. To jest prawda. Dzięki bardzo Mogę za dzisiaj. Podbić. Dzięki, trzymajcie się. To był podcast Topka, tworzony przez Noise i Onet Audio.